Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj nowe miesiące. Dzisiaj kolejny odcinek serii Resident Evil 7. Kontynuujemy. Ostatnio zabiliśmy tutaj pełno potworów. Dobra, myślałem, że wyszły znowu. Pełno potworów, no i tyle no. Ej, tu jest. Na guziczek. Czy będziemy mieli jeszcze w ogóle okazję, wiecie, zmienić swój, jak to się nazywa? No, ekwipunek. Ciemno zrobiło? Tak, wrażliwie ciemno można by rzec. Widzę tylko to. Też widzicie tylko to, nie bójcie się. O, teraz widać więcej. Dużo więcej. Dobra, to fajnie, czy wiesz, wszystko widzę. Dobra, no idź. Wszystko. Mogę iść. Ej! Proszę. Dobra. Jest? Jest czy nie ma? Nie ma. Chyba nie ma. Ej! Serio? Wiecie co? Ja może to zostawię, bo jakiś tutaj będzie pełno. Aha, właśnie o tym mówię. Coś stworzę. Kurde, sam w to wszedłem z tym idiotą. Dobra, 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 dobra. Coś stworzę. W zasadzie nawet dwa stwory. Chodźcie. Zginęły? Nie zginęły. Nie, to nie zginął. Dobra, teraz zginął. Jak już nie ma stworów, to. Teraz to zniszczę, żebym sam w to przypadkiem nie wlazł. Bo zanęczycie bym w to wlazł właśnie. Dobra. Jezus Maria. Nie wiem, co w sumie co chciałem powiedzieć. Ja powiem, że wyszukuję kroki, tylko że ja ich nie wyszukuję, po prostu wysłuchuję. Po lewej coś idzie. Za pleców. Dobra. Dobra. Chodź. Metra i... Dawaj, dawaj. Kilometra. No dawaj! I za plecami mam teraz jednego. Tak? Nie. A myślałem. A tak myślałem. Teraz mam za plecami. Tego małego. A nie. Dobra. Ale mały też tam jest, bo mały wydaje mi dźwięk. To jeszcze jeden duży. Tam jest jeszcze jeden w takim razie? Nie. No to dziwne. Dziwne, a zarazem ciekawe. O. Fajnie. Fajnie, mogę sobie uturować przejście. Weź apteczkę szybko. Jeśli nie atakują, weź apteczkę. No i biegniemy. Tutaj? Chyba nic. Mogę wejść górą? Mogę. Ach. Ale kto za idiota dał... Aha! Dobra. To jednak dobrze, że strzelam w te... pierdzielone... czuszki. Wow. Piątek, 16 stycznia. Dzięki wam od tygodnia czuję się normalnie, a ona wciąż myśli, że mnie dorwa. Naprawdę musicie na tym popracować, nie dość, że wygląda jak dzieciak, to tak, jest tak samo głupia. Mama i tata wciąż są w transie. Czy ta obsesja na punkcie rodziny to coś, co jej zaprogramowaliście, to trochę chore. Ta suka Mia jest prawie tak stuknięta jak Evie. Robi się agresywna, więc zamykają w celi. Sądziłem, że Evelyn się wkurzy, bo uwielbia Mię, ale nie sprawiała wrażenia przyjętej. Czasami nawet ją odwiedza. Myśli, że Mia jest jej mamą. Jak mówiła, wasza broń biologiczna jest pojebana. Obsesja Evelyn na punkcie rodziny wymyka się spod kontroli. Zmusza wszystkich do
porywania kolejnych debili z ulicy, żeby wzbogacić swoją chorą rodzinkę. Być może traci nadzieję, że Mia przejdzie na jej stronę. Ale tu ja muszę posprzątać ten burdel za każdym razem, gdy zjawi się ktoś nowy. Swoją drogą Ew wygląda na chorą. Skóra jej się marszczy, a włosy się wieją normalne, zupełnie jakby nagle się postarzała. No nie wiem, czy normalne, ale... Ale nie wiem. Raczej nie. To powinien być ten mem. Raczej nie. Ten wiecie, z 1 z 10. To jest? Panie. Mniejszy raport opisuje obawy towarzyszące rozwojowi bakterii. Bakterii i tam jest takie jakieś bakterii. W ludzkim organizmie zainfekowany przez stymulant serii E. Przed kontaktem z aktywnymi stymulantami serii E należy uważnie zapoznać się z mniejszym dokumentem. Zdaje się części dokumentu zwanymi pleśnią. Wstępna infekcja pleśnia pobiera... Pleśń pobiera substancje odżywcze z organizmu gospodarza, rozmnażając się i powoli opanując komórki w ciele. Efekt uboczny tego zjawiska jest pojawiające się zainfekowane niesamowite zdolność regeneracji. Podczas eksperymentów amputowaliśmy ręce oraz nogi zainfekowanych i odkryliśmy, że potrafią zregenerować odcięte kończyny w ciągu kilku minut. Pośredni etap, gdy pleśń dociera do mózgu, myśli zainfekowanego harmonizują się ze stymulantami serii E. Osobnik zaczyna słyszeć głosy, doświadcza halucynacji i wkrótce podlega kontroli stymulanta serii E. Jeśli ten stan utrzyma się, gospodarz utraci wszelkie poczucie tożsamości. Pełna infekcja. Gdy każda komórka w ciele zostanie opanowana przez pleśń, gospodarz zacznie tracić ludzką postać. Mutacje fizyczne różnią się, ale wszystkie zapewniają gospodarzowi niesamowitą siłę. Opanowanie zainfekowanego na tym etapie byłoby niezwykle trudne. Ojej. Mam nadzieję, że nie będzie więcej czytania. 5 minut po przyjęciu dawki. Dobra. 12 minut po przyjęciu złapnienie komórek i tutaj... Śmierć. Aha, że... Dobra. 5 minut, najpierw żeganie, 10 minut... Śmierć i 12 już jakieś... Już coś, co się dzieje z człowiekiem po paru miesiącach pewnie od zgonu. O! Tutaj mam próbówkę. Neurotoksyna E. Ty, może Zoe uratujemy? Ty, rzeczywiście, może Zoe uratujemy? Było fajnie. To jest sensowne. O Boże! Ewin dysponuje również zdolnością wytwarzania organizmów z grzybni, czyli strzępek plechy grzyba. Termin organizm użyto w ten sposób nieformalny, ściślej mówiąc są to superorganizmy wytwarzane z ogromnych ilości grzybni. Ważny jest jednak fakt, że przejawiają one silny instynkt przetrwania i gdy zostaną choćby lekko sprowokowane, zawzięci się bronią. Ich artystyczne jak grzybów wytrzymałość i niezbywała siła sprawiają, że twory te mają znaczący potencjał w zastosowaniach wojskowych. Badacze określiły te superorganizmy mianem pleśni. Nawiązując do ich grzybowej budowy ciała, nazwę to oddaje charakter tych organizmów. O Boże. Próby leczenia przypadkowych zakażeń polegających na wycinków tkanek Evelyn umożliwiły uzyskanie wyjątkowej grzybobójczej surowicy. Dodanie surowicy za każdemu osobnikowi powoduje zwapnienie grzybni, jednak jeśli znaczna liczba komórek została już zainfekowana, podanie surowicy może skutkować śmiercią. W związku z tym, że okno terapeutyczne jest wąskie, podstawowym zastosowaniem surowicy jest raczej eliminowanie, a nie leczenie zakażonych osobników. Podczas badań nad możliwością surowicy ustaliliśmy, że poddanie jej wzmacnia jej działanie, doprowadzając do powstania związku, który nazwaliśmy neurotoksyną E, powodując nawet w minimalnych dawkach interesującym objawem zaobserwowanym w zachowaniu Ewin jest jej obsesyjne przywiązanie do rodziny. Podczas doświadczeń wielokrotnie przekonywaliśmy się, że zakażone osobniki odczuwały przymus odgrywania roli matki lub ojca Ewelin. Traktowały ją tak, jakby naprawdę była ich córką. Dlatego modułem przewodnik kontroli nad umysłem stała się dla niej rodziny. Możemy jedynie spekulować, jednak powodem może być fakt, że instynktownie pojmuje, iż rodzina jako grupa osób wiele pasowuje się w dynamikę lepiej grup społecznych niż samotna dziewczynka. Z drugiej jednak strony w bardziej sentymentalnych ujęciach można przypuszczać, że wychowana w warunkach kwarantanny Ewin kompensuje, postrzega brak miłości rodziny, miłości rodzicielskiej. Pierdolę takie czytanie. Kurwa. O Boże. Nie, no jeszcze 7 stron, no kurwa mać.
Projekt rozpoczęto w 2000 roku jako jeden z pomysłów na inicjatywę NextPass, podjętą przy współpracy z HCF w celu stworzenia broni biologicznej do masowej neutralizacji wroga przy minimalnym kontakcie bezpośrednim. Po jakimś czasie projekt NextPass został zamknięty, a wszystkie obiekty przeniesiono do tego projektu. Broń opracowana w ramach tego projektu znacząco różni się od broni konwencjonalnej, zdolnością przekształcenia wrogich żołnierzy w przymierzeńców, ochoczo przy wykonujących rozkazy niewolników. W związku ze skuteczną eliminacją kosztów związanych nie tylko z jeńcami, ale również z samą walką, nic dziwnego, że, a nawet, aż pałem się do możliwości wykorzystania jej broni. Projekt nigdy nie doszedł do skutku, gdy nie odkrycie chodzi o niezwykle zaawansowane, zwikaryzowane grzyby, określone przez nas terminem mutak grzyby. Metodą wytwarzania poszczególnych egzemplarzy broni biologicznej było wprowadzenie genomu mutak grzyba do embrionu ludzkiego przez stadium 4 oraz hodowania w kontrolowanym środowisku przez okres 6-8 do 4 tygodni. Uzyskane organizmy określono mianem osobników potencjalnych i oceniono na podstawie ich przydatności oraz nieprzydatnych i wadliwych. W serii A do D po udoskonaloną serię E ustalono ogólny wygląd osobnika. Ma to być dziewczynka w wieku około 10 lat, co ma celu ułatwienie przenikania broni biologicznej do populacji mieszkańców miasta lub pochodzi. Pierwszy osobnik serii E o imieniu Evelyn okazał się zdolny do kontrolowania wydzielania mutek grzyba w własnych tkankach. Warto również odnotować, że mutek grzyb wydzielany przez Evelyn umożliwia wprowadzenie do organizmu gospodarza skuteczne kontrolowanie jego ciała i umysłu. Musimy jeszcze gruntownie zbadać mechanizmy kierujące uzyskaniem i utrzymywaniem przez Evelyn tego rodzaju kontroli. Jednak według hipotezy roboczej są one zbliżone do działania feromonów sygnałowych używanych do sygnalizacji zagęszczenia przez bakterie z rodzin Pseudomonas. Przejmowanie kontroli przez Evelyn odbywa się poprzez serię nieciągłych etapów, z których pierwszy to halucynacje. Niematychmiast po zainfekowaniu obiekt zaczyna mieć wizję Evelyn, a nawet słyszeć jej głos. Chociaż jej tam nie ma, a jej głos nie słyszą inne osoby. Z wywiadów zakażonymi obiektami na kolejnych etapach infekcji wynika, że na początek fantomowa Evelyn wydaje się być zwykłą dziewczynką, która w pewnych okolicznościach szuka towarzystwa lub potrzebuje pomocy, z czasem zaczyna wysuwać coraz bardziej rygorystyczne żądania, wśród których wymienić można samookreślanie oraz aktywowanie innych ludzi. Wywołany w tym wstrząs psychiczny pomaga w przełamaniu naturalnych mechanizmów obrony zmysłu, umysłu i wzmaga jego podatność na działanie Evelyn. Czasem zakażenie mutak grzybem postępuje we wszystkich komórkach organizmu i dochodzi do ciała. Ja pierdolę. W skrócie. Moje gardło jest tak rozjebane w tej chwili, tak rozkurwione, że nawet się nie zdajecie sobie sprawy. Dobra, tutaj zmieniamy coś. A, neurotoksynę muszę zostawić. Tak, weźmiemy ten granatnik. Bo już mamy to. Coś to. Nie chcę pajwa do palnika, nie chcę ziela. Mam granatnik. Dobra. Ammo, mam jeszcze dwa miejsca wolne. Robimy zapis i idziemy dalej. Ja pierdzielę, co za idioci z Capcomu. Jak... Nie no, lubię ich, ale dawać... To było tyle czytania, co ja w życiu nie przeczytałem. Bez przesady. Iść się w lewo albo iść się prosto. A, musiałem zejść w lewo. A tu jest coś. Co jest? To jest? Kurw! Dobra, spokojnie. Co jest? To jest! To jest! Nie wiem, słyszę ich wszędzie. O kurde, tam są. Nie wiem, czy uciekać, czy strzelać. O kurde! Dobra, wiecie co? Chyba mam uciekać. Jak to jest troszkę jednak za dużo. Szybko zamień! Dobra. W sumie nie muszę uciekać, w sumie mogę zrobić tak. Dobra. Dobra. Okej. Co jest? Chodź.
Dobra. Jeszcze, jeszcze? Ty, no są tu. Ty zjaj. Dobra, i chodź jeszcze ty. Nie, ty też jeszcze odejdź. Dobra, ty już nie idź. Teraz jeszcze ty dostaniesz ostatniego strzała z tej broni. Teraz zmieniamy na maszynówkę. Zabijamy następny. Dobra. O kurde. Raduj sobie, spokojnie. Co mogę zrobić? Jest bomba. Tu jest coś? Amunicja i amunicja. Co jest? Dobra, widzę co jest. Ale teraz się dzieje. Ale teraz się dzieje. Kiedyś to było. Ja pierdzielę. Ja jeszcze nie zabiłem tyle tych potworów, co teraz w przeciągu minut. Czy jest? Chyba nie. Coś? To jest! Co ci idioci? Ty, dwóch jest! Posrało kogoś. Dobra, dawaj! Ojej! Nie chciałem tego zrobić. Dawaj, daj! Dobra. Ja pierdzielę. Dawaj, amo, Teżka, no. Teraz. Imię zasad. Z góry. Dawaj, daj! Dobra, chyba zdaję. Ja pierdzielę jej tego. Trochę za dużo jednak. Skaczemy? Chyba nie. No to biegniemy dalej. Nie, myślałem, że to jest... Ja pierwszy rzut oka wyglądało troszkę jak skrzynka. A do rozwalania. A jednak nie. Ile tego jest? Daj na apteczkę. Mapa, jakieś zapisy. Dobra, tym razem zrobię, bo już w sumie dawno nie robiłem. Tak, tak. Chcę zapisać. Ajajajaj. Gdzie my jesteśmy? O! To jest przecież fotel babci. Czyżby babcia wstała? Kurde! Ja pierdzielę. Ty, to my jesteśmy w domu. S00. Evelyn. Babcia jest Evelyn. Tam było, że się szybko starzeje. Babcia jest tą dziewczynką. Dziewczynka jest babcią w sumie. Ja pierdolę. Kurde. Ty. Jest dziewczynka? Mi jest zasad. This is your fault. Ah, yo. O kurde. It's okay. It's me. I
I know you didn't mean to hurt me. Kill him, mommy. But you shouldn't have done that! It fucking hurts! He doesn't want to be my daddy? Then he can die. To są spokojnie, to są tylko halucynacje. Now it's mommy's turn to kill you. To są tylko halucynacje. No mówię, to jest dom Bakerów. Teraz na... Co jest? Da się stąd uciec? Kurde! I'm not playing. No! Get that away from me! O kurde! Ja pierdzielę! Ty no jak odumieć? Nie! To jest... O kurde! Nie mówcie, że... Co jest to? Nie uciekamy stąd? No, nie można nawet kliknąć. Coś było? Ej, to jest wielkie. Wejdziemy sobie teraz do góry. Wow! O kurde! Ja pierdzielę! O kurde! O kurde! To nie wierzę, no. Ej, tam jest, Evelyn! Stay away! Co się dzieje? Ej no! Bez przesady! Obrona, L1. Aha, i wtedy mnie nie przewraca. Ja nie, o Boże! Dobra, wstawaj, wstawaj! Teraz ubrąź się. Byście za bardzo nie paliła, no. Dobra, dobra. I tutaj... L1, obrona. Dobra. Jeszcze tak raz zrobimy z tą obroną. Dobra, już powinno się dać. Dawaj! Jest, dobra, zdążyłem. Ja pierdzielę, co się stało? O, wózek też zniknął. To ładnie. Co, i w ten oto sposób kończymy grę, no. To jest. To jest. Co się dzieje? Ty no, już się tutaj żegnam? To taki wał. Czekajcie, ten ostatni raz, dawaj. Ostatni raz, zaczaruj mnie. Ostatni raz. Ty. Aj, przyładuj. Wow. Wow. Co się stało? O! Alfa Bravo, tak? Co jest? Jak to jest wielkie? Czekaj, w imię zasad!
skóry. O! Tego nie chciałem. Dawaj, dalej. Wow! Tego też nie chciałem. Daj, przeładuj szybko. Bo ja pierdzielę. Ty, to mnie złapało. Puść, 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 puść. Co się stało? Nie, nie wiem, nie wiem, zadaję to pytanie, ale nie wiem, co się dzieje. O kurde, z 15 metrów w dół. O kurde, to by zginął. Dobra, nie ma. Czego? Tu jest coś, Albert 01. No dawaj, Albert Einstein. Podnieś, podnieś szybko, stary. Nie pozwolę ci, żebyś zginął. Imię zasad. Ty zmarnowałeś na łódce. A, że to była po prostu strzelba z tym. Również pewnie z jakąś odtrutką. To ona dostała tyle tej odtrutki i taką dawkę. No, że padła, no. No co? Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? Ty, Redfield, to jest przecież ten z poprzedniej części. Nawet z jedynki chyba. Ethan? Mia. You made it. I'm glad. Did I? Prawda. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Good.
They locked me up and took my soul. Ach, ludziska. Zamknąłem się, bo to jest jedna z najlepszych piosenek w grach, jaką kiedykolwiek słyszałem. No, dziękuję, że byliście ze mną w tej serii. Fajnie było, strasznie. Ciekawie, fabuła super. Strachu było niemało. Pomimo słabych recenzji tej gry, które mówiły, że gra jest nie jest straszna, to mnie akurat wystraszyła nieraz. Fajnie się grało, naprawdę. Na PlayStation 4 grałem zwykłym, nie pro. Gry nie ograłem w Virtual Reality, gdyż nie posiadam takiego sprzętu, bo kosztuje 1000 coś złotych, a wolę sobie kupić komputer jednak. Jezu. To się jeszcze zaczyna. A to lepiej to przewiniemy, jeżeli da się. No, Capcom, ładna gra, naprawdę. Co mogę powiedzieć, no. Myślałem, że to jest Mashita, jakoś, nie wiem, kawalerski, Kanada, Toshoki. Dobra. No to co, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Czas gry, wznowienia. Co to jest wznowienia? Zero. Co to znaczy? Nie mam pojęcia, co to znaczy wznów. Lol? Nie wiem, użyte sterydy 3, stabilizatory 2. Przedmioty leczące 21, twarde skrzynie 67, akta 31 z 62, jednego nie zdobyłem, kurde. 6 starożytnych monet, zniszczone figurki, nie zdobyłem 9. Dobra, no co, dobrze było. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wbijajcie w reflinka, czyli w sumie mam jednego jak na razie w komentarzu. Wkleję go i w opisie. Do G2, naprawdę polecam. Możecie tą grę tam wyciągnąć za jakieś, nie wiem, 6 dych pewnie. Sprawdzę, wpiszę wam na pewno to w komentarzu i w opisie. Naprawdę polecam się rejestrować, bo również możecie na tym zarobić. To dosyć spore pieniądze. Rejestrujecie z mojego reflinka, macie możliwość, jak już się zarejestrujecie, utworzyć własnego reflinka. I później jak ktoś kupi z twojego reflinka, ktoś kupi grę, no to co, no to zarobisz, no. A to chyba o to chodzi. No w sumie chodzi najbardziej o hobby, no o dobrą zabawę, bo w sumie ja jeszcze nie zarobiłem na YouTube nic, a już nagrywam dobre 2 czy 3 lata. No, więc da się, dobra. No to co, na razie. Cześć.